Drużyny piłkarskie od najbliższego weekendu wracają do ligowych rozgrywek. Wśród takich zespołów jest m.in. Zewka Kobyla Góra, która solidnie przepracowała ostatnie tygodnie przerwy. Podopieczni Krzysztofa Laskowskiego w okresie lockdownu w grach kontrolnych zagrali m.in. z Zenitem Międzybórz, Wiktorią Laski czy LZS-em Do Ruchów. Postanowiliśmy zrobić taki mini okres przygotowawczy, w związku z tym, że nie było grania, nie było meczów ligowych. Dlatego trochę przycisnęliśmy chłopaków. Postanowiliśmy trochę postawić na wytrzymałość, szybkość, tak żeby w miarę dobrze przepracować ten okres. Przypomnijmy, że w pierwszych tegorocznych meczach ligowych Zewka przegrała z GKS-em Rychtal 0-1 oraz wygrała ze Zjednoczonymi Rychwał 2-0. W najbliższą sobotę Kobylogórzan czeka niełatwa wyprawa do Słupcy, jednego z kandydatów do awansu. W rundzie jesiennej górą był SKP, który wygrał 2-0. Słupca jest jednak dobrze znana Maciejowi Stawińskiemu, gdyż był to największy rywal Wiktorii Ostrzeszów w walce o powrót do czwartej ligi w sezonie 2018-19. Patrząc na poprzednie sezony, gdzie się z nimi spotkaliśmy, to było różne, bo był to zawsze ciężki bardzo przeciwnik dla nas, ale ostatni rok pokazał w momencie wtedy, kiedy szliśmy na awans, że wspomnienia jednak są bardzo miłe, ponieważ dwa zwycięstwa były z tym zespołem i liczę, że w sobotę będzie podobnie. Stawiński z niecierpliwością czeka na sobotni mecz. Jego celem jest nie tylko zwycięstwo, ale i przełamanie się w zdobyciu pierwszej bramki w barwach Zewki. No oczywiście, że tak. Ja jestem napastnikiem, więc tego żyję, więc dwa pierwsze mecze, można powiedzieć, przed tym lockdownem do wyrzucenia, no ale przepracowałem gdzieś indywidualnie teraz te 2-3 tygodnie, więc mam nadzieję, że w sobotę już będą owoce z tego. Trenerów, jak i zarząd Zewki powinien cieszyć fakt, że treningi seniorów cieszą się wysoką frekwencją. Bramkarzy, podobnie jak w zeszłym roku, trenuje Sławomir Grądowy. Pod jego okiem szkolą się również młodsi golkiperzy. Warto dodać, że rodzynkiem w grupie jest Monika Gilakowska z grupy Tramkarz. Młoda i ambitna, a przede wszystkim utalentowana zawodniczka, mimo zaproszenia do wyżej notowanych zespołów, nie przyjęła propozycji i zdecydowała się zostać w Kobylej Górze. W zespole seniorów dobrze przyjęci zostali również nowi trenerzy Krzysztof Laskowski i Robert Leśniak, którzy pracę w zespole rozpoczęli w marcu, po inauguracyjnej porażce z Rychtalem. Szkoleniowcy starają się również, aby treningi były urozmaicone i intensywne, gdyż odbywają się one tylko dwa razy w tygodniu. Na razie jak najbardziej pozytywne. Myślę, że chłopacy są pozytywnie nastawieni do nowych trenerów, do nowych treningów i będziemy działać dalej. Mecz 25. kolejki trzeciej grupy Wielkopolskiej 5. Ligi pomiędzy SKP Słupca a Zewką Kobyla Góra rozpocznie się o godzinie 15 w sobotę 24 kwietnia. Pracowicie zapowiada się również zbliżający się weekend majowy. 1 maja Kobylogórzanie zagrają u siebie z Raszkowianką Raszków, a 3 maja pojadą do Krotoszyna. Zewka na chwilę obecną plasuje się na 7. pozycji w tabeli, w której liderem jest Orzeł Mroczeń.